Ach, słuchajcie, muszę usiąść, bo nie wytrzymam. Ale zanim zaczniemy dzisiejsze posiedzenie i zanim przekażę Wam moją luźną myśl, chciałbym Wam zaproponować, jeżeli Wam się spodoba ten filmik po zobaczeniu tych paru minut, udostępnijcie go, dajcie łapkę w górę, skomentujcie go i mam nadzieję, że te 5 minut będzie ciekawe, bo mam Wam co nieco do powiedzenia na temat. Ale okej, zanim zaczniemy ten prawdziwy materiał, który chciałem Wam pokazać, to muszę przejść do pewnej kwestii, bo wróciłem dzień przed publikacją tego wideo, wróciłem informację ze zdjęciem tego chłopaka, o którym zaraz będzie mowa na fanpage'ie. Tam się rozpętała prawdziwa burza i po tych komentarzach i po tych zachowaniu widać, że Polska jeszcze nie jest przygotowana na takie tatuaże w tych miejscach i że Polska wcale nie jest tak tolerancyjna i to miejsce wcale nie jest normą. Widać to było po sposobie komentowania, po poruszeniu, po ilości lajków, po ilości komentarzach, było to widać, że to nie jest normą. Nie jest to normą. Zaraz się dowiecie, o co chodzi i chcę jeszcze zaszczec tutaj i chcę powiedzieć jedno, że moje materiały nie mają po prostu we względach, ani nie mają zamiaru nikogo urazić. To, co ja dla was tworzę, to jest moja opinia, moje zdanie, moja luźna myśl i mam do tego prawo, bo tworzę tego bloga już i ten portal, ten kanał już ponad 3 lata i widzę czasami więcej niż wy. Czasami faktycznie moje materiały wzbudzają kontrowersje, faktycznie czasami moje materiały i mój sposób przekazu jest dziwny, kontrowersyjny, nie na miejscu, różnie odbierany przez ludzi, ale też prawda jest taka, że projecting już nie jedną osobę wybił i już nie jedną osobę pokazał szerszemu gronu, na przykład Adam z Poznania też ujawnił się poprzez Projekt Ink czy różnych innych tatuatorów, pokazał szerszej publiczności i tutaj pojawiło się sporo, naprawdę sporo ciekawych komentarzy. A tak na marginesie, kurde, mógłbym ten materiał nagrać dzisiaj, bo dzisiaj jest lepsza pogoda niż wczoraj. Wczoraj, zresztą zaraz zobaczycie, był mocny wiatr i kurde, trochę kiepsko słychać, ale mam nadzieję, że Wam się spodoba. A dobra, ja stary daty gościu, nie, to ja muszę czytać z kartki, mam kilka perełek i chcę tutaj na te pytania odpowiedzieć, zanim zaczniemy ten konkretny materiał i raz na zawsze zapamiętajcie to sobie. Takie komentarze, które nie powinny się pojawić na fanpage'u, który jest prowadzony przeze mnie i ten fanpage, czy portal, czy kanał, to jest mój dom, ja ten dom dbam, ja w nim sprzątam, ja dbam, żeby było czysto, żeby było przyjemnie i jeżeli ktoś w moim domu zaczyna mi fikać do mnie, no to ja go wypraszam z tego domu, bo mój portal, mój blog, mój kanał to jest mój dom i ja nie będę tolerował każdych gości w nim. Patrzcie na to, ja Wam przypominam, Projekt Ink to jest portal, to jest blog, kanał o tatuażach, o szeroko pojętym tattoo lifestyle i nie tylko, bo nie bawi się co nieco zmieni. I ja dostaję takie informacje, pamiętajcie, blog, kanał o tatuażach. Ja widzę więcej niż Wy, bo więcej śledzę i dostaję więcej informacji, tak? Słuchajcie. Jeśli chciał taki tatuaż, to jaki masz problem? I pozwoli Ci ktoś zdjęcie tego chłopaka publikować u siebie? No słuchajcie, ja nie mam z tym problemu, tylko ja po prostu te informacje Wam przekazuję, żebyście to widzieli, tak? Od tego jestem, od tego po prostu jestem i po to obserwujecie mnie, po prostu, krótko na temat. Następna perełka. Projekting, smutne jest to, że musisz komentować czyjąś pierwszą dziarę. Zajmij się sobą, chłopie. Słuchajcie, o, tam Monika z tyłu. Monika, będziesz w internetach, Monika. Tak, Projekting, smutne jest to, że musisz komentować czyjąś pierwszą dziarę. Zajmij się sobą, chłopie. Ale powiedzcie mi, ja się zajmuję sobą, ja się zajmuję tym projektingiem, ja się zajmuję tym, żeby dostarczać Wam rozrywki. Bo to jest poniekąd rozrywka. Ja się zajmuję sobą. Jeżeli ktoś mi takie coś pisze na Projekting w komentarzach, to on chyba nie wie, po co tutaj jest. I teraz kolejny, już ostatni komentarz, żeby Was nie zanudzać, pewnie tak do przodu przewijacie, żeby ten materiał skrócić, żeby dojść do sedna, ale oglądacie zawsze do końca, watch time się liczy, nie? Projekting, do tej pory ceniłem Twój profil, wypowiedzi i tak dalej, ale stwierdzenie, ja tu akurat od tego jestem, uważa mnie na miejscu. Kto dał Ci prawo do ceniania w ten sposób innych? Nie przemyślałeś chyba tego dobrze. Lepiej dla innych byłoby wstawienie komentarzu typu co ty myślicie? Nie ruszanie falą na Florian Apple Wine. Myślę, że obróciło się to przeciwko tobie. Ten komentarz powinien pozostać przeze mnie bez komentarza, bo jeżeli ktoś mi doradza,
co ja mam robić, a czego nie mam robić, w jaki sposób mam swoje posty opisywać, jak mam słów używać, gdzie ja już ponad 3 lata robię coś i ja wiem, jak to dobrze zrobić, to proszę Cię, nie zarzucaj mi takich pierdół tutaj. Gdzie ja tutaj ruszam na Floriana? Raczej Florian z tego czerpie korzyści, bo raczej tu jest informacja taka, że Florian zrobił to dobrze i Florian to zrobił, czyli ktoś się interesuje też Florianem. Florian zresztą fajnie tatuuje. Oczywiście rozmawiałem z Florianem na ten temat. Florian przedyskutował ten temat z tą osobą, która wykonała sobie akurat ten tatuaż w tym miejscu. Było to przemyślane. Klient przespał się z tym. Florian oczywiście poinformował tę osobę o ryzykach, jakie może spotkać go to na swojej drodze, na przykład opinia społeczeństwa lub brak możliwości pracy w danym zawodzie lub wykonywania innych czynności. Te informacje pojawiły się. Nie była to pochopna decyzja i Florian na pewno nie miał zamiaru zarobienia na tym srogich pieniędzy, bo to jest tatuaż, sami zobaczycie, mały, który no nie kosztuje wiele. Także nie było to kierowane na pewno żadnymi tutaj materialnymi względami. Zobaczcie jego profil. Florian. Pewnie gdzieś tam w komentarzach będzie coś pisał. Pewnie już wiecie, o kogo chodzi. Ja tu akurat od tego jestem, tak? Ale stwierdzenie, tu akurat od tego jestem, no ja tu od tego akurat jestem, tak? Uważa mnie na miejscu, tak ta osoba napisała. No ale ja od tego tutaj jestem. Jestem tutaj od tego, po prostu, tak? Tak jak na kanale o gotowaniu gościu jest od tego, aby stwierdzić na przykład, że dany produkt, na przykład, nie wiem, makaron jest kiepski i inny mu bardziej smakuje, no to on od tego jest na tym kanale. Czy on od tego nie jest? I jakie prawo mu daje komentować makaron, że jest zły? Nie pomyślałeś chyba. Nie przemyślałeś chyba tego dobrze. Lepiej dla Ciebie byłoby wstawienie komentarzu. Co o tym myślicie? No kurwa, ja mogę sobie wstawić, co ja chcę. Co ja chcę i w jaki sposób. Myślę, że obróciło się to przeciwko Tobie. I to pozostawiam Waszej opinii teraz. Czy to się przeciwko mnie obróciło, czy nie? Dobra, już gadam 6 minut. Oglądajcie to, co dla Was przygotowałem dzień przed tym, co teraz nagrałem. A! I jeżeli chcecie widzieć, co się działo, jaka fala oburzenia pod postem wrzuconym dzień przed tym nagraniem, to link jest w opisie, tak? I sami zobaczcie i sami ocenicie. Także jedziemy dalej z tym, co nagrałem dla Was dzień przed tym dniem. Słuchajcie, jest totalny rozpierdol i powiem Wam szczerze, w pierwszym momencie myślałem szczerze, z całego serca myślałem, że to jest po prostu fake, bo takich fake'ów no można się spodziewać w necie. Jak Florian rzucił zdjęcie z jego klientem, który wytatuował sobie oto ten wzór, w tym właśnie miejscu, o którym właśnie teraz myślicie, no podejrzane to trochę jest, nie? Dobra, tatuaż na twarzy no nie robi jakoś tam w tych czasach super mega wrażenia, jakoś kontrowersje też mega nie wzbudza, większe kontrowersje wzbudza teraz ten wiatr tutaj, który wieje, ale gościu postanowił sobie zrobić ten tatuaż jako tatuaż pierwszy w życiu, pierwszy, nie ma tatuaży żadnych innych i zrobił sobie first tattoo, pierwszy tatuaż, tak? I powiem Wam szczerze, trochę mnie to dziwi. Ja jako stary 32-letni gość, który ma tych tatuaży już trochę i przeżył niejedno w życiu, tak sobie myślę teraz, kurde, dokąd ten świat zmierza. Ja, mając 19 lat jak ten gościu, miałem parę tatuaży, ale w żadnych widocznych miejscach. I dużo osób też mi zarzuca, że ja po prostu nie komentuję negatywnie, nie napierdalam, nie pojeżdżam ludzi albo nie krytykuję ludzi za swoje tatuaże, tylko wszystko patrzę obiektywnie i staram się widzieć pozytywy w tym wszystkim. Tak, staram się nie krytykować, ale w tym momencie mogę śmiało powiedzieć, że trochę chyba gościu pojechał. Bo tatuaż jako pierwszy na twarzy w takim miejscu, no to trochę może sobie spierdolić te życie, tak? Ja osobiście tego nie popieram. Gdybyście nie wiedzieli, że to jest prawda, to tutaj macie dowód. Dobra, gotowy? No. Wiesz co robisz? Tak. Dobra. Także widzicie, że tam się działo. Florian, nie zadziwia mnie, jego klienci to są szaleni są, ale zbaczam z tematu. Za moich czasów, kiedyś to kurwa było, nie jeden nosacz by stwierdził. Kurwa, kiedyś to było, kurwa, ale kiedyś było. Ale kiedyś to tatuaże zaczynało się robić od góry. Od ramienia, żeby nie było aż tak widać, żeby wytestować. Kiedyś to było inaczej. Kurwa, ale kiedyś było.
na łopatce, gdzieś na kostce, gdzieś na łydce, a teraz młodzież napierdala zaraz na dłoni, twardo, bez żadnych zawahań. Ja w wieku 31 lat, tak, sobie zrobiłem pierwszy tatuaż na dłoni. Kiedy teraz młodzi mają tam 17 lat, twardo na dłoni, na szyi, na twarzy? Ja nie wiem, ja nie mam pojęcia, skąd to się bierze. Mogę się tylko tak, taką moją luźną myśl mogę tylko rzucić. Dlaczego tak jest? No, bo ogólna dostępność tych salonów to jest w ogóle wiadomo, jest ich pełno teraz i można sobie jeździć, zrobić tatuaż i robisz sobie, tak, czy na twarzy, czy na czole, czy na dupie. Tatuator ma to generalnie w dupie, on to by to wykona. No może niektórzy patrzą też na miejsca, żeby jakoś tam estetycznie to było, ale większość tatuatorów zrobi to bez problemu. Chodzisz, płacisz i masz to. Kiedyś się bardziej czaiło, tak? Jeszcze parę lat temu tatuaże nie kojarzyły się aż tak pozytywnie z tym wszystkim. A teraz idziesz, robisz. Teraz chcą, muszę to otwarcie powiedzieć. Zawsze broniłem młodzież, młodych ludzi, ogólnie ludzi. Ludzi chcą po prostu, no i normalnie na świecie, przykozaczyć. Chcą przykozaczyć, pokazać, jak są zajebiści. Może brakuje im jakiejś odwagi, brakuje im jakiegoś bodźca, brakuje im czegoś, żeby mogli na tym zbudować swoją zajebistość, swoją pewność siebie. I napierdalałem te tatuaże na dłoniach, na szyjach, chuj wie gdzie jeszcze. I sorry za moje tutaj przekleństwa, ale to nie jest planowane, to po prostu jest z głębi duszy, bo to co się dzieje nie idzie w dobrym kierunku. Ja rozumiem, tatuaże, ale żeby wybierać na pierwsze miejsce twarz, nie ma innego miejsca. Czym ten młody człowiek chciał? Co ten młody człowiek chciał tym pokazać? Jakaś manifestacja przeciwko czego? Nie wiem. Ja będąc tatuatorem bym może i odmówił tatuowanie na twarzy, bo to może być impuls czasu. Ja też byłem głupi mając 19 lat, co też, że tak powiem, ale byłem głupi mając 19 lat, ale z głupoty zrobiłem tatuaż sobie gdzieś na łopatce, na kości ogonowej, ale nie na twarzy. Młodzi ludzie, oglądacie te filmiki teraz, tak? Wiem, że dużo osób bierze sobie do serca to, co ja mówię. Nie róbcie sobie tatuaży na twarzy jako pierwszy tatuaż. Pierwszy. Słuchaj, możesz wierzyć lub nie, w tym miejscu, z takim tatuażem na twarzy, ludzie mogą mówić, że jesteś dziewolągiem, choć ciężko ci to uwierzyć, ale tak będzie. Ale co ja gadam, przecież zapomniałem, że ty masz wyjebane na opinię ludzi i to, co mówią. Przemyślcie każdy tatuaż, nawet ten tatuaż na dłoni powinien być przemyślany. Tatuaż na szyi przemyślany. Tatuaż w widocznym miejscu. To może wam naprawdę sporo problemów w życiu stworzyć. A to, że myślisz, że dzisiaj jesteś kozakiem, to, że masz okres buntu, nie oznacza, że za chwilę nie zmądrzejesz, czego ci bardzo życzę, jeżeli jesteś głupi. I możesz wtedy tylko srogo żałować. Na szczęście istnieją lasery i możesz laserowo usunąć tatuaż. Jeżeli chodzi o kolor tatuaże czarne, możesz to śmiało zrobić. Z kolorem może być problem. Słuchaj, ja nie jestem za tym, żeby sobie napierdalać tatuaże byle jakieś tam na twarzy. Ogarnij to, młody człowieku. I słuchajcie, dobra, tyle mojego tutaj śpiewu i gdakania. Słuchajcie, dajcie znać w komentarzu, co wy myślicie na temat tatuażu na twarzy. Ogólnie tatuażu jako pierwszy tatuaż na twarzy, bo tutaj tak się okazało, że tutaj dyskutujemy na temat pierwszego tatuaża na twarzy. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Czy może macie tatuaż wytatuowany na twarzy? Zrobiliście to jako pierwsze? Dajcie znać. Jeżeli spodobało wam się to, co dla was tworzę, to dajcie łapkę w górę, udostępnijcie to i dajcie dzwoneczek, żeby na kanale YouTube'owym być zawsze na bieżąco. Dziękuję wam za wasze zaangażowanie i obserwujcie wszędzie, gdzie się da. Na projekting, na blogu, na Instagramie i wszędzie, gdzie się da i w ogóle. No, także pozdrawiam. We'll be right back.